Jest to nagranie audio z bloga Money Grabbing. Tytuł artykułu to Jak wybrać odpowiednią nieruchomość do inwestycji pod wynajem? Dlaczego inwestycja w nieruchomości pod wynajem może być korzystna? Inwestowanie w wynajmowane nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest opłacalne z wielu powodów. Przede wszystkim popularność wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii oraz rosnąca liczba studentów i pracowników migrujących zwiększa popyt na mieszkania na wynajem. Dlatego warto inwestować w nieruchomości, które są atrakcyjne dla najemców i mogą przynosić stały i powtarzalny dochód. Innym powodem korzyści płynących z inwestowania w nieruchomości na wynajem w Anglii jest rozwój rynku nieruchomości. Ceny nieruchomości na Wyspach Brytyjskich gwałtownie wzrosły w ostatnich latach, co oznacza, że inwestycja w nieruchomości może przynieść znaczne zyski w przyszłej sprzedaży. Ponadto wynajem nieruchomości w Anglii to stabilny i rosnący rynek dzięki czemu twoja nieruchomość będzie przynosić zyski przez wiele lat. W końcu inwestowanie w nieruchomości na wynajem w Wielkiej Brytanii jest również inwestycją w bezpieczną przystań dla kapitału. Nieruchomości mają tendencję do zachowywania swojej wartości w czasie i są bardziej stabilne niż inne formy inwestowania, takie giełda. Ponadto inwestowanie w nieruchomości daje możliwość odliczenia od podatków części kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Może to znacznie obniżyć koszty inwestycji. Podsumowując, inwestowanie w nieruchomości na wynajem w Anglii jest opłacalne z wielu powodów, między innymi popularność rynku najmu, rosnący rynek nieruchomości oraz stabilność inwestowania w bezpieczne dla kapitału lokalizacje. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, należy przeprowadzić dokładną analizę rynku i wybrać odpowiednią nieruchomość, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej nieruchomości pod wynajem? Wybór odpowiedniej nieruchomości do wynajęcia to ważny krok dla inwestora, który chce odnieść sukces w branży nieruchomości. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników, zwłaszcza jeśli chodzi o strategię wynajmu na pokoje, która obejmuje wynajmowanie nieruchomości poszczególnym najemcom. Pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze nieruchomości na wynajem w Wielkiej Brytanii, jest lokalizacja. Wybierz atrakcyjną dla potencjalnych najemców lokalizację, na przykład w pobliżu uczelni, centrów handlowych czy głównych węzłów komunikacyjnych. Powinieneś również sprawdzić ceny wynajmu w Twojej okolicy, aby upewnić się, że wybrana nieruchomość zapewni odpowiedni zwrot. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stan techniczny środka trwałego. Należy dokładnie zbadać stan budynku, urządzeń i wyposażenia, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów związanych z naprawami i remontami. W przypadku strategii odprawy jednorazowej należy wybrać środek trwały, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga natychmiastowej naprawy. Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wielkość i układ pomieszczeń. Należy wybrać mieszkanie spełniające potrzeby potencjalnych najemców, na przykład jeśli jest to mieszkanie studenckie, należy wybrać mieszkanie z odpowiednią liczbą sypialni i łazienek. W przypadku strategii single let należy również wybierać nieruchomości o prostych i funkcjonalnych układach pomieszczeń, które ułatwią wynajem i utrzymają lokal w dobrym stanie. Ostatnim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest cena nieruchomości. Musisz wybrać nieruchomość, która mieści się w określonym budżecie, ale jednocześnie zapewni współmierny dochód z wynajmu. W przypadku strategii najmu na pokoje należy również dokładnie przeanalizować koszty utrzymania nieruchomości. Takie jak koszty wynajmu, opłaty za media i while innych, o których nie będę tutaj pisał. Krótko mówiąc, wybór odpowiedniej nieruchomości do wynajęcia w Wielkiej Brytanii ze strategią single led to ważny krok, który ma bezpośredni wpływ na powodzenie inwestycji. Aby wybrać nieruchomość atrakcyjną dla potencjalnych najemców, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak lokalizacja, stan techniczny nieruchomości, wielkość i układ pomieszczeń oraz cena. Gdy zadasz sobie pytanie. Jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze nieruchomości do wynajmu, to pamiętaj, że lokalizacja jest najważniejsza. Dlatego w swojej strategii inwestycyjnej powinieneś dużo czasu poświęcić na najlepsze miejsca na inwestycje w nieruchomości pod wynajem. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru nieruchomości pod wynajem. Lokalizacja Lokalizacja nieruchomości to jedna z ważnych kwestii, która ma ogromny wpływ na opłacalność inwestycji. Dobra lokalizacja to taka, która zapewnia łatwy dojazd do firm, szkół, przystanków komunikacji miejskiej i innych ważnych punktów na mapie miasta. Ponadto należy zwrócić uwagę na infrastrukturę, czyli stan dróg, chodników, oświetlenie oraz wyposażenie takie jak windy czy domofony. Nie można również zapomnieć o poziomie bezpieczeństwa w okolicy. Rodzaj nieruchomości Drugim ważnym czynnikiem jest rodzaj nieruchomości. W takim przypadku należy pamiętać o kilku rzeczach: powierzchnia, ilość pokoi, warunki techniczne. Im większy metraż nieruchomości, tym większy potencjał zysku, ale należy pamiętać, że im większy metraż, tym wyższe koszty utrzymania. Ponadto, liczba pokoi wpływa na liczbę osób, które mogą zamieszkać w nieruchomości i jest bezpośrednio powiązana z wysokością czynszu. Warto również zwrócić uwagę na stan techniczny nieruchomości. Czyli czy wymagane są dodatkowe nakłady finansowe. Stan nieruchomości Ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest również stan techniczny nieruchomości. Niezależnie od tego, czy jest to remont czy modernizacja, należy dokładnie zbadać stan techniczny nieruchomości. Warto również zwrócić uwagę na stan wyposażenia, prąd, wódkan, ogrzewanie. Jeśli Twoja nieruchomość wymaga poważnych napraw, powinieneś dokładnie rozważyć, czy warto w nią inwestować. Wysokość czynszu. Ostatnim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wysokość czynszu. Ustalenie odpowiedniego czynszu wymaga dokładnej analizy kosztów utrzymania nieruchomości oraz konkurencyjności oferty na rynku najmu. Zbyt wysokie czynsze mogą odstraszyć potencjalnych najemców, a zbyt niskie mogą przynieść niewielki zysk. Jak znaleźć odpowiednią nieruchomość pod wynajem? Inwestowanie w nieruchomości na wynajem to popularna strategia inwestycyjna, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Jednak wybór odpowiedniej nieruchomości, która generuje regularne dochody, jest kluczem do sukcesu w tej dziedzinie. W tym artykule pokażemy różne sposoby znalezienia odpowiedniej nieruchomości na wynajem. Agenci nieruchomości. Agenci nieruchomości to jeden z najłatwiejszych sposobów na znalezienie odpowiedniej nieruchomości na wynajem. Agenci nieruchomości zajmują się szeroką gamą nieruchomości i pomogą Ci znaleźć nieruchomość odpowiadającą Twoim potrzebom. Agenci nieruchomości również bardzo dobrze znają rynek nieruchomości i mogą pomóc w negocjacjach cenowych. Portale nieruchomości. Portale nieruchomości są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i oferują szeroką gamę nieruchomości do wynajęcia. Możesz wyszukiwać oferty na portalach nieruchomości i filtrować je według różnych kryteriów, takich jak lokalizacja, cena czy liczba pokoi. Korzystne może być skorzystanie z kilku różnych portali, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie odpowiedniej nieruchomości. Aukcje nieruchomości. Aukcje nieruchomości to kolejny sposób na znalezienie odpowiedniej nieruchomości do wynajęcia. Aukcje nieruchomości oferują szeroką gamę nieruchomości, w tym nieruchomości na wynajem. Udział w aukcji wymaga zwykle wcześniejszej rejestracji i wpłaty kaucji. Licytacja nieruchomości to szybki i skuteczny sposób na znalezienie odpowiedniej nieruchomości, ale wymaga ona pewnego doświadczenia w zakupie nieruchomości. Bezpośredni kontakt z właścicielami. Bezpośredni kontakt z właścicielami to kolejny sposób na znalezienie odpowiedniej nieruchomości do wynajęcia. Właściciele nieruchomości. Którzy chcą wynająć swoją nieruchomość, często zamieszczają ogłoszenia w lokalnych gazetach i tablicach ogłoszeń. Komunikując się bezpośrednio z właścicielem nieruchomości, oszczędzasz pieniądze, ponieważ nie ma pośredników. Częste błędy popełniane przy wyborze nieruchomości pod wynajem. Inwestowanie w nieruchomości na wynajem to świetna strategia inwestycyjna, ale aby odnieść sukces, musisz wybrać odpowiednią nieruchomość. Wiele osób dokonuje złego wyboru. Co może prowadzić do strat finansowych? Oto kilka typowych błędów popełnianych przy wyborze nieruchomości na wynajem. Zaniedbanie badania rynku nieruchomości. Przed zakupem nieruchomości należy dokładnie przebadać rynek nieruchomości. Bez tego, nie ma możliwości dokładnego określenia wartości nieruchomości i oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Należy zwrócić uwagę na lokalizację, stan techniczny nieruchomości oraz jej potencjał do wynajmu. Konieczne jest także przebadanie rynku najmów okolicy, aby uniknąć przepłacenia lub wybór nieruchomości, która nie znajdzie najemców. Wybór nieruchomości na podstawie emocji. Wybór nieruchomości pod wynajem nie powinien być kwestią emocjonalną. Inwestycje należy dokonywać na podstawie dokładnych analiz i wskaźników. Przed zakupem nieruchomości należy określić swoje cele inwestycyjne, a następnie znaleźć nieruchomość, która najlepiej odpowiada na te cele. Należy zwrócić uwagę na potencjał zysku, wynajmu i wzrostu wartości nieruchomości, a nie na jej wygląd czy emocje, jakie w nas wzbudza. Brak planu inwestycyjnego Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem wymaga dobrze przemyślanego planu inwestycyjnego. Konieczne jest określenie celów, strategii i wyznaczenie czasu trwania inwestycji. Bez planu inwestycyjnego trudno jest osiągnąć sukces w tej dziedzinie. Należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak poziom zwrotu z inwestycji, planowane koszty oraz potencjalne ryzyka. Brak wiedzy na temat potencjalnych najemców. Wiedza na temat potencjalnych najemców jest niezwykle ważna przy wyborze nieruchomości pod wynajem. Należy zwrócić uwagę na potrzeby i preferencje potencjalnych najemców, a także na konkurencję na rynku najmu w danej okolicy. Wiedza na temat potencjalnych najemców pozwoli na wybór nieruchomości która będzie atrakcyjna dla potencjalnych najemców, co zwiększy szansę udanego najmu. Podsumowanie Podsumowując, inwestycja w nieruchomość na wynajem może przynieść wiele korzyści takich jak stały dochód, stabilność oraz możliwość wzrostu wartości posiadanej nieruchomości. Jednak ważne jest, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dokładnie zbadać rynek nieruchomości, opracować plan inwestycyjny i przeanalizować potencjalnych najemców. Warto rozważyć różne metody wyszukiwania nieruchomości, takie jak pośrednicy w obrocie nieruchomościami, portale nieruchomości, aukcje, bezpośredni kontakt z właścicielami. Ważne jest również, aby unikać typowych błędów, takich jak np. wybór nieruchomości na podstawie emocji i nieznajomości potencjalnych najemców. Podsumowując, dokładna analiza i planowanie to kluczowe składniki udanej inwestycji w nieruchomości na wynajem.